Jaworznicka Inicjatywa Narodowa rozpoczęła Grand Prix biegów patriotycznych od pierwszego biegu imienia rotmistrza Witolda Pileckiego, który odbył się w Parku Podłęże. Biegi sportowe stają się bardzo mocne, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu tym biegom patronowały postacie historyczne, tak zasłużone i wybitne jak rotmistrz Pilecki. Służy to promowaniu dobrze pojętego patriotyzmu. Tutaj przygotowana trasa ma długość 8 km, no jest biegiem crossowym w terenie. Także dwa kółeczka po lesie tutaj między Podłężem a osiedlem stałym. Już na godzinę przed startem do zapisów ustawiła się długa kolejka. Wiele osób przywdziało patriotyczne koszulki. Powodów, dla których biegli, było kilka. Jedni bardziej z pobudek patriotycznych, inni ze względu na prowadzenie sportowego trybu życia. Bo biegam. Często biegam, więc ostatnio wystartowałem po raz pierwszy Jaworznie w biegu Żołnierzy Wyklętych. No i postanowiłem skończyć czterobieg. Jest to też fajna forma treningu poza salą. 8 kilometrów. Trudny tak. Dystans? Nie trudny. Już mam tam trochę kilometrów za sobą, także nie. To jest już drugi bieg patriotyczny tutaj w Jaworznie i wiem, że jest statuetka. Są cztery biegi i jest statuetka. Między innymi dlatego, a po drugie to nie jest jakaś trasa bardzo odległościowo, kilometrowo dla mnie duża, więc to traktuję też jako trening. Ja jestem ze szkoły rotmistrza Witolda Pileckiego i jestem nauczycielem historii. Więc jeżeli po prostu jest taka możliwość, to trudno by było nie skorzystać. Ale widzę dzisiaj połączenie też sportu, bo tutaj nieprzypadkowo koszulka maraton, więc chyba te 8 kilometrów to trudne nie będzie. No wydawałoby się tak, natomiast inaczej się biegnie maraton, no bo to jednak powiedziałbym dłuższy dystans, ale biegnie się wolniej, natomiast 8 kilometrów no, trzeba by było jednak pobiec szybciej. A kolano, no jak widać, nie najlepiej, no więc zobaczymy jak będzie. Do przebiegnięcia był dystans 8 km, a jak mówią uczestnicy, nie jest to dla nich większy problem. W planach są już kolejne biegi. 30 lipca w Geosferze odbędzie się bieg Powstańca Warszawskiego, a 11 listopada jaworznicki bieg niepodległości.